Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Zobaczcie, jesteśmy nad wodą. Jest z nami Maciek. Dzieniu. Siema, wszystkim. Maciuś. Piąteczka. Wiesiek. Siemaneczko. Siema. I Wojtek jest. Siemano. Jesteśmy. W piątkę siedzimy dzisiaj. Nie łowię, ja dzisiaj występuję jako kucharz i będziemy robić kociołek. Mamy kociołek żeliwny. Zaczynamy od liści kapusty, żeby wyłożyć dno. Skórę z boczku surowego kładziemy na dno. Teraz mam tutaj przygotowane warzywka. Musiałem to zrobić w domu. Tutaj są ziemniaki, pietrucha, marchew, seler, pieczarki, papryka, cebula, do tego przyprawy, listek laurowy, ziele angielskie, pieprz. Przyprawy ogólnie to, co kto lubi. No, ja tutaj dałem trochę majeranku, czosnek oczywiście, jak najbardziej wskazany. I teraz na tą skórę układam najpierw warstwę tych warzyw. I teraz mięsko, boczuś, surowy boczek i karkóweczka. I teraz znowu warstwa warzyw. Teraz trzeba wziąć łychę. Znowu to dobrze ugnieść. I znowu dajemy następną warstwę mięsa. Dobrze trzeba ugniatać. Boczuś, karkóweczka. I teraz na wierzch jeszcze trochę warzyw. O! I tu mam przygotowany bulion, który wczoraj już rozrobiłem. Bulion z kostki. I zalewamy to wszystko bulionem. Teraz weźmiemy jeszcze liście z kapuchy. Pokrywka. Kociołek zakręcamy. I na ogień. O, i niech się grzeje. I tak godzina, półtorej godziny powiedzmy. Co tam, Zieniu? Jedno branie było na pewno na dwie pinki. Nie, miałeś branie? Seria? Tak, bo musiało być przeoczone, jak poszedłem do was, bo pustychak. A na owoce cisza. Aha. No na razie trochę trudno, no bo kra trochę nie pomaga. No ale słoneczko wychodzi, to ciężko się zaczynało. Koniec będzie najlepszy pewnie. No, na pustynię zobaczymy, zobaczymy. I jak tam, Biesiu? Na razie kry biorą, ale jest nadzieja zawsze. Nie? Ale nie miałeś żadnego brania? Na razie nic. Ty, Maciek? Ja miałem branie na kociołku. A no tak, bo ty kociołek dzisiaj obsługujesz, dzisiaj nie łowisz. Tu też cisza. Wojtas, jak cisza? Jak ty się starasz, Wojtas? Jak? Pozamarzało wszystko. Pozamarzało? Wojtek miał branie kaczki. Tak, kaczkę miałem, kaczka była nowa. No dobra, to siedzimy, walczymy, ja też bez brania. Chciała mu ukraść wędkę. Motowane, kurwa. No, o kurwa! Nie wytrzymał, kurwa! Kierownik Federa przyjechał. A byłem ostatnio w tym, w Astrze, kurwa. Tam jest. Ale to nie, tam właśnie nie ma senatora. Komandor chyba tam jest. Jest komandor. I ten, i pan jest... mówi, nie ma terminów, 3,5 miesiąca. Bo na ryby jeździ. Nie, u nas nie ma takich długich terminów. Czy dostałeś zgodę na moje filmowanie, Bartek? Tak. U nas jest. Zatrzymam zgodę. Witam serdecznie. U nas ryby jest... są? Nie ma. Ja chciałbym ze dwa leszcze kupić. No ja to tam podczepiałem. Nawet bym nie sprzedał. Do Leclerca, kurwa. Tak. Podczepiałeś tam ostatnio, tak? Tak, tak myślałem. No to jesteś lepszy od mnie, no. ale takie słuchaj, 42, 44, to tam bez problemu się łowiło, kurwa. Tak w dupie to wędkarka. Jest w wędkarzu polskim artykuł, kurwa, o mnie, o moich prężyckich płciach. O, jest, leci. Chwali się znowu. No jest, no tak, bo nie wszyscy wiedzą. Wiesiu Dębicki świętej pamięci mnie przyłapał. No nie chwalę się, ale nikt nic nie łowił, a ja łowiłem duże płocie. Ale nie chwalę się, kurwa. No to tak wygląda kociołek. Dobra, słuchajcie, no, kociołek. Tu, pokaż tu. Kociołek mamy zrobiony. Teraz będziemy degustować. Ja tyle dobrego z tej wyprawy, co nie? Dokładnie. No 7 zł, kurna, taka porcja, chłopie, kurna.
To tanio. Tylko pewnie, trzeba nad tym trochę popracować, tak? Trzeba obrać warzywa, trzeba je pokroić. Gdzie są ryby? Obiecałeś ryby. Ja obiecałem ryby? Ja obiecałem kociołek. Ja przyjechałem tutaj po to, żeby wam zrobić kociołek. I co, dobry? Bardzo dobry. Masz talent. Pokaż, no jak to się tam jeszcze gotuje. O, teraz żeby się odparowało. Dzisiaj był wóz programu kociołek. I odra. Z reguły jak ja jestem, to kurna gwoździem programu jest kącik kulinarny, a nie ryby. Ale Zieniu, ty jesteś niezmordowany, widzę ci się cały czas tutaj majta. A ty co? Nie poddajesz się. Dobra, muszę to kurna. Co? Ale patrzcie, jak się ten łabędź nie boi. Wyszedł tutaj na lód przy brzegu i sobie je. Tutaj Wojtos narzucał selera gorącego i... Kurwa, seler gorący. Ciekawe, czy marchewkę zje. Sobie spożywa. Kawał łabędzia, zaobrączkowany, zobaczcie. Ciekawe, czy marchewkę zje. Zje! Jedz, mały. O, patrz jak wpierniczył od razu. I jeszcze ten drugi. Zeżre, no. Lepiej takie rzeczy dawać niż chleb, nie? Nie, no pewnie. Będzie zdrowy. No. No zobaczcie, to przyjechał dzisiaj Piotrek. Tutaj witam, powalczyć. Kolego, narędzin właśnie z nami. Myślałeś, że będziesz sam, a to jednak... Dobrze, sam, ale na szczęście nie jestem. O. Ale co, no lipa na razie, co nie? U ciebie no, też. No spokój, no ale to ile to? 21 rzut. No. Będą rybki, gdzieś są na pewno. I tak co właśnie to? Czasem jest, że się pójdzie raz w jeden dzień na łapie wielkie stado wejdzie i kilka sztuk naraz eleganckich, dużych leszczy, a czasem na zero. Dzisiaj jest ten dzień, co siedzimy na zero, że myślę, że i tak, że się fajnie udało spotkać w takiej dużej ekipie. Myślę, że następnym raz, następny trening dopiero po... nowym roku, nie? Także no, trzymaj się, Wojta, wszystkiego dobrego, tobie też, Wiesiu. I będziemy się po prostu zwaniać elegancko, w 5 osób. I też z Maćkiem się udało ustawić, fajnie, elegancko. Gastróweczka, Maciuś, szacuneczek. No ja dzisiaj jako kucharz występowałem tutaj, jako trener Zienia, można powiedzieć. Niestety nic się nie udało. No właśnie. Chyba, że się coś uda, to doślemy zdjęcie. Tak, jakby co, to doślą chłopaki zdjęcia, no mówię, ja muszę się zwijać na miasto, na drugą, na 14, fajnie, dzień, że dzięki przyjechałeś, elegancko, że jesteś. No trzeba czekać znowu troszeczkę czasu, ale dla tego klimatu z tymi ludźmi z Feather Fanatics warto czekać. No i tyle, i elegancko.